prawy lub lewy obrońca, po prostu boczny obrońca. Jak przydzielić punkty rozwoju, żeby mieć 95 oceny ogólnej w trybie kariery zawodnika, oczywiście w FIFA 23. Zacznijmy od tego, że ja tu sobie wybrałem wzrost i waga, coś na takim poziomie. Co dalej? Lecimy w fizyczne. Ja prawie zawsze fizyczne przydzielam tak samo dla podobnie dla wszystkich pozycji. Obrona, tutaj wszystko. Dribbling, tutaj też wszystko. Podania. Strzelanie. Główki. Tempo. I to się wszystko składa na 95 oceny ogólnej. Mam nadzieję, że pomogłem. I tym szybkim poradnikiem, mam nadzieję, że pomogłem. Jak już subskrybujcie, lajkujcie po to, żeby film dotarł do większej ilości widzów, bo wiem, że te poradniki naprawdę się przydają. Niedługo poradnik, jak przydzielić punkty rozwoju, żeby mieć 97 oceny ogólnej do napastnika, albo już jest, tak to wyżej tutaj w karcie u góry. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych poradnikach.